Lecimy do dzieciaków. Więc pierwsza rzecz pod kątem dzieci małych, malutkich, którym zaczynamy rozszerzać dietę. Jednym naprawdę z pierwszych produktów, jakie wprowadziłam Nelly, a ona ogólnie jest drobna i była drobniutka, chciałam jej wprowadzić białko. I wprowadziłam jej ekologiczne mięsa. Mięso z indyka, mięso wołowe i mięso z kurczaka. To jest z firmy Alcenero, którą być może znacie, bo oni mają fantastyczne włoskie produkty. Mają też właśnie linię dedykowaną niemowlętom, dzieciom. I te słoiczki to jest w ogóle złoto i jej one do tej pory mega smakują. I to jest fajne, że one też są pakowane podwójnie, ale są w małych opakowaniach, bo tu jest po 80 gramów. Więc jak Nela na przykład na początku mi nie zjadała całego takiego słoiczka, no to na przykład jadła pół, wkładałam do lodówki i później tylko wkładałam do wrzątku ten słoiczek i podgrzewałam na przykład następnego dnia, więc to jest świetna sprawa. I tu mamy właśnie krem z indyka, do wyboru krem z kurczaka i wołowy. I każdy z tych kremów Nela bardzo lubi. I jeżeli chcecie dobre mięso, a nieraz właśnie z tym mamy problem, no bo ja na przykład mam warzywa z ogródka, wiem, że są ekologiczne, uprawiane przez nas, ale miałam problem z takim mięsem, które też nie będzie włókniste, bo nawet jak mamy dobrego kurczaka i nawet to gdzieś tam zblendujemy, no to mi zazwyczaj zostawały włókna, których ona na początku w ogóle nie tolerowała, a to jest po prostu taka papka, ale papka, dobra papka, papka dobrej jakości, więc bardzo Wam polecam te słoiczki z Alcenero, bo naprawdę są super. Jeżeli chodzi o jeszcze takie produkty, które ja Nelly daję, to jest dodatek oliwy z oliwek. Mamy oliwę z oliwek dedykowaną dla dzieci, którą też Wam mogę polecić i podlinkować, jest bardzo delikatna. I drugi tłuszcz, który dodajemy, to jest tran. Tak mniej więcej po skończeniu pół roku jej zaczęłam dawać. Tutaj jest napisane, że powyżej 4 tygodnia życia. Ja wcześniej w ogóle nie wiedziałam, że ten tran jest. To jest z Müllersa, więc pewnie znacie tą firmę. Na eSuperfood dostaniemy różne trany, ale również właśnie ten, tak zwany mój pierwszy tran norweski, czyli dla małych dzieci. I ona w ogóle go z łyżki wcina i nie ma z tym najmniejszego problemu. Jeżeli macie jakiś suplement diety dawać dziecku, poza oczywiście, mam nadzieję, że wiecie, witaminą D, to bardzo polecam tran. On oprócz masy innych rzeczy, to co jakby u mnie jest na pierwszym miejscu, wspiera rozwój już w życiu płodowym mózgu płodu, ale również później. Także jak chcemy zapewnić swoim dzieciom dobry rozwój, to koniecznie. Koniecznie tran. Moje starsze chłopaki, czyli Stefan i Tymon, lat 7 i 9 już też tran piją i nie mają z tym problemu, ale jeżeli są dzieci, a wiem, że są, nawet dorośli mają z tym problem, żeby ten tran pić, bo im nie smakuje, to Müllers też wypuścił takie rybki. To są żelki z kwasami omega-3, które możecie też jakby przetestować u swoich dzieci. Nie powiem Wam, czy to jest super wchłanialna rzecz jakościowo, bo dla mnie wpłynie tran. To jest najlepsze, co możemy zrobić. Ale jeżeli ktoś nie może pić takiego tranu, bo na przykład mu nie smakuje, dziecko odmawia ci tego picia tego, no to myślę, że te żelowe rybki w postaci takich słodkich właśnie żelków, jest to lepsze niż nic. Ale czy są jakieś badania na to, jak na ile to jest rzeczywiście wchłanialne i na ile podnosi nam poziomy DHEPA, tego powiem szczerze, nie wiem. Jestem zwolenniczką zwykłego tranu, ale te żelki chłopaki też tam sobie czasami dziabną jako coś dodatkowego. To jeszcze jak jesteśmy w temacie suplementów, to co moja Nela jeszcze dostaje, to jest probiotyk. I mamy z Labuan, już nieraz Wam mówiłam, probiotyk, który ja biorę na bieżąco i starsi chłopcy od czasu do czasu, który ma 30 miliardów kultur bakterii, mikrokapsułkowanych, więc większe prawdopodobieństwo, że rzeczywiście w całości idzie do naszego jelita grubego, a nie cienkiego, bo to nieraz jest problem. Super rzecz z Labuan, ale też jest kit z Biotic w takich saszetkach. I właśnie taka saszetka, możemy to wsypać, ja to nieraz właśnie wsypuję do tych słoiczków Alcenero, do mięska i po prostu mieszam, bo Nela raczej nie je kaszek, bo nie lubi i nie pije, zresztą mleka modyfikowanego też nigdy nie piła, bo jeżeli pije Wasze dziecko, no to można to sobie właśnie dodać na przykład do mleka modyfikowanego. Także to też jest fajna sprawa na podniesienie odporności, na wsparcie
I tutaj mamy 15 w takim opakowaniu, 15 właśnie takich saszetek. Także to też jest super opcja. A jeśli już mówimy o działaniu probiotycznym, to zarówno dla małych dzieci, jeżeli wprowadzamy im nabiał, jak i dla starszych, ja używam zakwasek. Zakwasek z firmy Vivo, oczywiście przechowujemy je w lodówce, tutaj są dwie fiolki i na litr do dwóch mleka taka jedna fiolka starcza i po prostu możemy zrobić swój własny jogurt. Nie będę Wam opisywać, jak to się robi, chyba kiedyś o tym mówiłam, ale jest to w ogóle mega proste, także my cały czas jakby robimy swój własny jogurt, można wybrać. Tutaj akurat jest jogurt grecki, ale jest mnóstwo tam dostępnych różnych wersji właśnie szczepów, bakterii, także bardzo fajna sprawa. Ma działanie probiotyczne, oczywiście nie działa tak samo jak probiotyk, ale jeżeli właśnie chcemy mieć fajny, dobrej jakości jogurt, to polecam dobre mleko, jakieś ekologiczne, plus te zakwaski. I jeszcze mówiąc o małych dzieciach, to nie jest coś do jedzenia, ale coś do pielęgnacji, a jeżeli ograniczamy chociażby chemię środowiskową, no to pod kątem naszego zdrowia też jest to bardzo ważne. Firma Baby Antilles. Ja już ją kupowałam, zanim ona była w sumie w eSuperfood w sklepie, już jeszcze przed urodzeniem Nelly z niej korzystałam, a teraz u nich macie praktycznie wszystko, co byście nie chcieli dostać, to macie. Mamy szampon dla małych dzieci, mamy płyn do mycia, tego już mam drugie opakowanie, to jest właśnie takie mydło w płynie dla dzieciaczków. Mamy płyn do higieny intymnej, też jeżeli chodzi o osoby właśnie dorosłe, czy świetną oliwkę. I to wszystko, naprawdę Baby Antilles ma super, super jakościowo rzeczy. Krem do pupy, chusteczki do pupy. Polecam Wam sprawdzić tą markę, bo też jakby zapach jest moim zdaniem bardzo przyjemny, taki rumiankowy. A naprawdę jakościowo są świetni i jak jeszcze mówimy o kosmetykach, to muszę Wam coś polecić dla kobiet. Manilu. Chyba jeszcze jest promocja w ogóle na ich kosmetyki. Ja już zużywam drugie opakowanie kremu regeneracyjnego. To jest taki tłustszy trochę krem, który stosuję na wieczór, ale używam też ochronnego kremu na dzień, używam też kremu pod oczy. Jest świetne serum, takie dwufazowe, które jest bardzo wydajne. Mają całą serię. Słuchajcie, bardzo dobry jakościowy produkt. Nie jakiś super, super drogi jak na tą jakość. I też naprawdę no, mi się świetnie sprawdza, a ja mam taką dość wymagającą cerę. I rewelacyjnie pachnie. Więc jeżeli sobie chcecie spróbować, to w najbliższym czasie jeszcze macie na to dodatkową promocję, plus te moje 5%. Także polecam. Manilu. Dobra, i już zupełnie na koniec, dosłownie 4 produkty dla tych starszych dzieci, albo też dla dorosłych, ale już nie keto, bo to też jest taki paradoks, że my po prostu chuchamy, dmuchamy na to dzieciątko malutkie i dobrze, które ma tych parę miesięcy czy roczek, dwa, a już później jak dziecko ma kilka czy kilkanaście lat, to już niech je tam co chce. Więc dla tych rodziców, którzy chcą troszkę lepiej swoje dzieci odżywiać, mam parę fajnych propozycji. Zacznijmy od batonów. Dość nowe batony firmy Karma. Macie mnóstwo smaków, moi synowie bardzo je lubią, one głównie opierają się o orzechy, opierają się też o miód, więc są, no mają więcej tych węglowodanów, ale naprawdę są smaczne i taka rzecz, którą nieraz Stefan bierze ze sobą na trening, czy wkładam chłopakom do śniadaniówki, no jest to fajna opcja, więc batony Karma, spoko. Kolejna sprawa, ja ostatnio chłopakom w weekendy robię gofry, kupiliśmy gofrownicę i robimy gofry i mnie to cieszy, bo mogę im tam wsadzić jajko, bo moje dzieci ostatnio, nie wiem czemu, mają trochę awersję do jajek i nie bardzo już chcą na przykład jeść jajecznicę. Ale jeżeli nie chcemy sami tam robić różnych mieszanek, bo ja staram się jednak robić bezglutenowe te gofry na mące ryżowej, jeglanej i ziemniaczanej, zazwyczaj różne kombinacje testowałam, to znowu właśnie z 5 przemian mamy fajną mieszankę, już gotową, bezglutenową mieszankę do wypieku gofrów i tylko dodajemy tutaj właśnie jajko, dodajemy mleko roślinne i to jest fajna sprawa i ja też używam z 5 przemian mieszanki do naleśników i też wychodzą bardzo fajne bezglutenowe naleśniki, także jeżeli chcecie, to znowu 5 przemian nam się tutaj przewija. Jeżeli Wasze dzieciaki lubią płatki na śniadanie, a chcecie zdrowszą wersję, to są płatki kukurydziane.
płatki kukurydziane, które my też już od dłuższego czasu stosujemy, one nie są słodzone, więc możecie im dosłodzić na przykład, nie wiem, cukrem kwiatowym, który też ja już od dłuższego czasu dla nich stosuję, czy jakimś miodem, czy nie wiem, rodzynkami, żurawiną, suszonymi owocami, ale to są pełnoziarniste płatki kukurydziane i to, co jest fajne, to to jest na pewno kukurydza niemodyfikowana genetycznie, bo niestety na kukurydzę trzeba uważać. I te takie cornflakesy, no my ich osobiście nie mamy, a tutaj mamy 100% ekologicznej kukurydzy bez GMO, więc fajna sprawa. I już ostatnia rzecz, to dlatego, że mój młodszy syn Tymon musi prawie zawsze do posiłku mieć ketchup. I już przestałam z tym walczyć i zaczęłam szukać zdrowego ketchupu. I przeszliśmy przez jakieś 10 marek ketchupów i nic mu nie pasowało. A już od chyba ponad pół roku ketchup firmy Biodo, nie wiem, Biodo się pisze w każdym razie, który jest właśnie słodzony... Czym on jest słodzony? On jest słodzony koncentratem z soku jabłkowego. Tymonowi naprawdę przypadł do gustu i w ogóle już zrezygnowaliśmy z innych ketchupów, więc jak on już musi jeść ten ketchup, to przynajmniej cieszę się, że ma zdrowy ketchup. I jeżeli wasze dzieci są ketchupowe albo wy jesteście ketchupowi, to bardzo wam polecam. Tutaj mamy koncentrat pomidorowy 80% z upraw ekologicznych, właśnie koncentrat soku jabłkowego 13%, ocet winny, soja, skrobia kukurydziana, coś mi się tu rozmazało, chyba sól, tak, sól i przyprawy. I wszystko właśnie z kontrolowanych upraw ekologicznych. Więc taka zdrowsza wersja. Miało być krótko, myślałam, że nie mam Wam za dużo do pokazania, a tu się okazuje, że wyszło długo. No ale mam nadzieję, że coś Wam się z tych produktów przyda. Jeżeli macie jakieś pytania i w ogóle napiszcie w komentarzach, czy tego typu filmy są dla Was wartościowe. Jeśli tak, no to co jakiś czas się będą pojawiać. A ja Wam dziękuję za dziś, pozdrawiam ciepło, do zobaczenia, cześć!